Czyli widać, trzeba więcej tego grać. W końcu ta kamera. W tych innych tamtych grach to nie ma tak, że wiesz, możesz sobie na boki brać, ale nie możesz tak góra-dół. No, no. Wkurzało cię to. No. Dobra, co ja jeszcze mogę tu usunąć? To by się fajnie też produkowało tam. Tak chyba zrobimy. Żeby to produkować tam, na Skellige. Na Skellige ja muszę najpierw drewno to, kłody te robić, nie? Procent. Dobra, niezłe miejsce się udało znaleźć. Nie wiem na co to wiozę. Już nie pamiętam, kurde. Aha, dobra, on ma zabrać to, bo to było mi potrzebne, żeby tutaj zabrać. Coś wybudować. To. Chyba. No. Chyba tak, tylko problem w tym, że potrzebuję tego dużo. Jest 20, to jest mało. No cześć Matrix. W końcu Anno się odpaliło. Czy co? Ten do świniaczków, tak. Mydło powinno tam rosnąć w takim razie. To się da, zastanawiam się, czy ulepszyć na następny poziom. To na razie ładnie wygląda, no. Tutaj budynki jakieś. Się oszczędziły jeszcze wieśniaków, a to nie jest ten, nie jest osiedle dla wieśniaków. No. I teraz mógłbym to zburzyć, nie? Tylko potrzebowałem ulepszyć na ten poziom. Tutaj. Happy as I ever am, believe me. I co tam z tą kiełbasą wam nie tak? Czy jest kiełbasy dużo? Nie wiem, czy bym jest pod wykrzyknikiem. Ale nie wiem, w każdym razie rozejrzmy się, jak to wygląda teraz. Okej, chlebek rośnie, to dobrze, był przypał z nim. Kliwo. Konserwy na razie nic. Płaszcze rosną, także dobrze. Wiecie co, kurde, to będzie przerąbane, bo jednak ja będę potrzebować tego. Dajmy na to w takim miejscu. A, to... Miód klej nie dał rady na ekspedycji. A czekajcie, mieliśmy... Diabeł miał się nazywać też. Diabeł... 28. Okej. Okay. O, przyszedł akurat. Wrócił wcześniej z ekspedycji. Miód klej, no witam. Wróciłeś wcześniej z ekspedycji, no nie dałeś rady. Tak ci powiem. Na misję ratunkową bym cię teraz posłał. Może tam się uda. Pechowe te wasze procenty. Dobra, teraz tak. Będę potrzebować mięska, wiary. Co jest do wiary? Co daje wiarę ludziom? Polowanie na szyby. A skóry? Czekajcie, skóry nie dawały 20, aby? Dobra, skóry dają więcej. 20. No medycyna i wiara jest mi potrzebna. Lipa. Medycyna, a wiara?
co mogło dawać wiarę. Rzemiosło. Chleb daje wiarę, ale mało. Mało procentów. Nie, nie utonąłeś. Trzymasz się. Cecha piractwo. Kurde, do misji ratunkowej trochę lipa. Tak naprawdę, nie ma odpowiednich tych ludzi. Ale spróbujemy. Niech będzie. Diabeł jest tutaj. A co tam robi właśnie twardy? Ty tutaj czekasz cały czas na jakieś zwierzątka. Hajs się skończył, no to teraz słabo. Krokodyle. W wschodniej dżungli, ale to ja chyba... Jak zrobimy, to teraz jak tutaj przyjdę... Zobaczcie. To będę widział, gdzie te krokodyle są. Krokodyle są... nigdzie. Okej. Okay. Daj pan bosmankę. No bosmanka popłynęła teraz dalej tam. Pracować. Dobra. O nie, tam była łatwiejsza jedna ekspedycja. Mogliśmy na nią popłynąć. No dobra, może się uda. Co? Jaką teściową? Masz tylko żagiel. Dobra, potrzebuję tego żelaza dużo, no. Czekajcie, naftoport. Tylko problem w tym, że nie wybuduję statku naftowego. Bo do tego, o kurde, do tego będę potrzebować portu. Ej, lipa będzie. Ja wszystko muszę tutaj postawić. A później to będę wszystko burzyć. Kurde, serio. No bo zobaczcie. Do tego potrzebuję portu. Tylko tych inżynierów trzeba tu rozwinąć trochę. Maszyny się kończą? Serio? Co? Co jest z wami, ludzie? To się wam nie podoba. 3, 4. A mogę jeszcze jedno. 5. O, okej. Okay. A wy co chcecie? Odbierz prezent oferowany ci przez miasto. Proszę bardzo, co mi daliście? Może bosmanka będzie nowa. Szybkość leczenia, szybkość ruchu jednostki. Medycyna, dyplomacja. Ej, miodklej, popłynąłeś już? Wracaj. Wiesz co, ja jak byłem, miałem inaugurację, to tak naprawdę na nim nie poszedłem. Pierce tutaj mam. Dobra. Będę potrzebować portu tego. Będę potrzebować produkcji silników parowych. Kurde, przerąbane będzie tutaj. Bo to wszystko muszę tu pobudować. Leć tam. Okej, to sobie konserwy wtedy ogarniemy. I pracowników dużo już przepływa. Dobra. I zrobimy tak. Mi potrzeba, żeby te maszyny do szycia mi tutaj robili. USA, USA. Ci Amerykanie są posrani. Lepiej to dwie. Co nie? Jak to wyglądają towary? Ryby, sznapsik. Tutaj ma mi, kurde, ruszyć trochę lepiej. Słabo z tym sznapsem, za szybko schodzi.
Game save. Okej, to na full. Jeszcze jednego już na psika tutaj. Dobra. Okej. Okay. Serio? Tak spadło, ale dlaczego? Też tyle nie wybudowałem, żeby kurde mi spadła stuwa. 20. No dobra, mogło spaść, okej. Okay. Trochę do tego potrzeba tych ludzi. Tryb dla biedaków na tym Twitchu? No, czekaj, jaki tryb dla biedaków? Co? Ja nic o tym nie słyszałem, o takich rzeczach. Co ty mi tu wypisujesz? W jakichś trybach dla biedaków? Dobra, zrobimy teraz tak, nie dyplomacja. O kurde, hajsu starczy, dobra. W dostawach trzeba uwzględnić też maszyny do szycia. Maszyny do szycia. Cyk. I do Kermoren. Proszę bardzo. Czy ja nadążam z mydłem i z kiełbą? Nadążam. Na razie nadążam. Co tam piraci się tak zebrali w jednym miejscu? No, nie wiem, szykują się. Zamknięci są po prostu. Czekajcie, tak, kogo ja potrzebuję na ekspedycję? Wiara. Ta bosmanka by się przydała tutaj. No ale dobra. Oddaję ci bosmankę. Nieważne. Nie powinienem ci jej oddawać. Ale i tak mi ona się teraz nie przyda. Potrzebuję kogoś na tą wiarę zabrać ze sobą. Czekajcie, gdzie takie rzeczy można zabrać? Tutaj. Dobra. I teraz tak. Chodź tutaj. Będziemy szukać kogoś do ekspedycji. Smanka wróciła do twardego. Masz. A czy mój statek już dopłynął? Jeszcze nie? Dobra. Dyplomacja. Spokojnie. 5000. 13000, dobra. No i nice. Opłacone. Dobra, twardy, wiesz co? Weź mi trochę skór. No, lubi skóry. Tyle. Musisz to sprzedać. Opóźniona muzyka? Ale jak opóźniona muzyka? Czemu? Czym? Co? Jak?
Game saved. O co chodzi? Not so long ago, I'd have dealt with this. 7000? Co się wal z takim questem? Dobra, mamy pierwszą naftę. I co z tego? Czemu za mało tych? The festival has ended. Co się stało, że tyle ludzi nagle spadło? To dziwne. Czemu mi nagle tyle spadło? Przez ten festiwal, że się skończył? Czemu jest niemożliwe? We like to think independently. Okay. Nie, coś mi nagle spadło tych ludzi i to bardzo. Możliwe, że było poniesione. Festiwal? Jaki festiwal? Giveaway? Jaki festiwal chcecie? Niedługo mam urodziny, to można zrobić festiwal. W listopadzie. Dyplomacja, potęga morska. Dobry gościu, ale jest tak drogi, że ja dziękuję. Twardy, już dopłynąłeś? Co? Co jest? Tylko się zatrzymałeś tutaj. Dziwne. Co jest? Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? Ja propozycję jakąś dostałem na Facebooku? Co? Nie słyszałem takich rzeczy. Co, czekaj, co? Co to jest? Piszę w imieniu polskiej grupy tworzącej gry z gatunku Visual Novel. Nasza grupa chciałaby poszerzyć horyzonty i w jakiś sposób się wypromować. Byłbyś może zainteresowany współpracą z nami, nagraniem naszych gier na swój kanał? Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc. Poniżej zostawiam link do naszego fanpage'a. O kurde, kto to jest? Skąd ona się tu znalazła? Mówisz? Gry z Visual Novel. Widzicie? Ale są polskie, nie? Gry chyba. A jakieś perkonowcy to są, widać. Grupa kilku osób. No ale jakbym chciał zobaczyć jakąś ich grę, a tutaj nie ma. Ackerfern. Jestem ciekawy, czy takie rzeczy są na Steamie. PC, Android, Linux, Mac, PC, Android, sklep Play. Mają takie rzeczy na Steamie? Chyba nie mają tego na Steamie nawet.
Później im odpowiem. Visual Sleeper. Tak. Dobra. Nie wiem, co to jest wizualne, bo... Tylko chciałem zobaczyć ich gry, czy mają tam pokazane. Co jest? Rozwiązanie łamigłówki. Znajdź dwóch niedźwiedzi i dwa wilki. Czy co? Ja powiedziałem dwóch niedźwiedzi? To będzie dwa niedźwiedzie. Dwa wilki. No i proszę. Co tam dostałem? Co dostałem? Napisaliby wczoraj, to bym z nimi pogadał. Tak, wyjechałeś do Łodzi, mówisz? Nie wiem, a czekaj, a ile ich fanpage ma? Może jak oni mnie też jakoś wspólnie... Ale kurde, czy ja potrzebuję widzów, którzy chcą oglądać Visual Novel na kanale? To jest też pytanie. Ile nie mają osób na fanpage'u? A niewiele więcej niż ja. Jaki konkurs? Konkurs będzie w piątek. Także spokojnie. Jeszcze spokojnie nie wygrał. Czemu on tylko jedną grę wygrał? Nie, że tak ciągle. Dobra, odlewnie Mosiodzu. To ja bym chciał już tutaj zrobić. Co? W ogóle to piasek ja już robię, ale nie wiem po co mi ten piasek... Aha, na okulary. Więc tak, czy cynk i miedź? Mamy cynk, a miedź wydobywamy tutaj. Tylko pytanie, czy już zacząłem? Nie, jeszcze nie zacząłem. Aha, dobra, ja na to chciałem. Pamiętam, po co te towary tutaj szły. Dobrze, że mi starczyło. Nowa ekspedycja, mówicie? Może tutaj da radę ten... Czekajcie, nie ma tego. Miałem miód kleja tutaj. Bo jeszcze jest na tej ekspedycji, niby. Dobra, Patryk poleci na tą misję. Bez bosmanki, niestety. Ty bez posmania. Ej, trzeba ten. Pocznij ekspedycję. O nie, a tego domu nie chroni żaden szpital. Już będzie chronić. Ej, zarabiam na tej wyspie ładnie. Rozwiązanie łamigłówki. Znajdź alpaki. Trzy. One się tutaj gdzieś powinny przechadzać chyba, nie? Okej. Mogę stąd zabrać zagrody? Nie mogę. Gdzieś tu nie ma żadnych alpak. A, dobra, w mieście pewnie będą. I tu nie ma żadnej alpaki. Skąd choroby na bagnach? O, są. Są dwie. Jest trzecia. Co to jest? Wydajność, uprawy rolne. A jakby to do pszenicy, to się zalicza do rolnych, czy nie? Dać. Gdzie co? Jak idzie z tym, z rumem tutaj? Nie trzeba zwiększyć? Trzeba zwiększyć produkcję. Trzeba zwiększyć produkcję rumu.
czy trzcina. Gdzie ja czy trzcinę robię? Tutaj chyba. Nie, to jest plantacja bananów. A gdzie jest czy trzcina? Aha, czy trzcina jest tutaj. Już się wyleczyli tam? Tu jest złoto! To nice. Tak wiecie, ile potrzebuje tego? 30. Czyli 1 do 1 idzie, tak? Mi tylko, jak to jest z tym roomem? Czy on idzie cały? On nie idzie cały, w tym jest problem. Aha, bo ja tym to przesyłam. Szlak handlowy w takim razie. Merlin. Ruszaj. Wiecie, z Tortugi. Co jest? Czekajcie, ja nic tu nie ustawiłem. Merlin. Z Tortugi do Kermoren. Z tego na maksa. Z dwa razy. Gdzie co? Na trzy razy będę musiał lecieć. To będzie z nowego. Jeden. I co jeszcze tam przesyłamy? Kawusia, nie? To powinno być kawusia dostarczona. No i nice. I kawusia pójdzie. Okej. Okay. I to mogę wywalić w takim razie. Wiecie co, bo tutaj już zacznę te papryki robić i tak dalej. I będzie w końcu stać na to. Na razie jeszcze to zatrzymamy. Mało kasy, twardy, bo ty tam miałeś na sprzedaż coś, nie? Zarób nam coś w końcu. Dobra, nice. Jakieś zwierzątka fajne? No te krokodyle, to nie. Nie chcę na razie krokodyli. Jakiś questik mamy. Odbiór towaru. Na 9000, to są drobne przecież. A mnie na inauguracji nie było. Ale co, ale tak się robi na streamie, że się przycina, czy po prostu on jest taki normalny? No bo ja przecież wiecie, go cały czas słyszę. Może faktycznie jest tak momentami, ale to skrzypce tak robią. Skrzypce przecież właśnie tak działają. O to chodzi? Czy nie? Czy u mnie się na streamie tak robi? A czekajcie, bo ja mam te zwierzątka nowe. Okej. Okay. No i dobra, i tutaj planujemy dalej, no bo kurde jest przerąbane trochę. No i co, stocznie parowców. Ale idealnie się zmieści tutaj. Nice. I tu i tak nie potrzebuję chyba dojścia drogi, ale nie wiem. A nie, potrzebuję, bo prąd musi tutaj dojść. No i co, i silniki parowe muszę robić. Wymagana elektryczność, no, do silników parowych. Przerąbane. W lewnym osiądzu. Powiem wam tak. Kurde, potrzebuję więcej kliperków. Dzięki ze sklepu działają. Co czemu mają...
Nie działają chyba. Dlatego, że mi to kurde się pokazuje ciągle, nie mam pojęcia czemu. Teraz będą działać, podejrzewam. Nie mam pojęcia, co się stało, że takie coś mi się pokazuje. Dawaj. Dawaj to, w takim razie, Angie. Dobra. Angie będzie brać towary z Wyzimy do Skellige. To są... A, dobra. Wyzimy do Skellige i tak, ja chcę, żebyście brali... No to ja bym mógł charterem to przysyłać. No jaki nope. Trzy kupić nie było. Dobra, ja później wejdę na rozliczenia i wtedy tam anuluję i ci oni się zwrócą za to. Będę miał pokazane, które nie były odtworzone. Wiecie, bo oni chyba jeszcze tego nie wydobywają, bo tam pewnie nie ma magazynu. Wydobywacie to? No, wiedziałem, nie ma magazynu. W końcu go nie postawiłem. Nice. Trochę poleciało, nie? I zamiast tego leci sama papryczka. Na razie tak. Okej. Okay. Tylko tak, czy do papryki oni tu wszystko mają tak w ogóle, bo ja się nie przyjrzałem tego. To i to, a tutaj? Właśnie, to, żelazo. Ja to całe żelazo przesyłam, chociaż jest full w niej. Easy. A czekajcie, bo ja tu miałem na żelazo, właśnie. To tego żelaza jeszcze raz przesyłaj i tego. W takim razie i cyk, i będzie nice. To wam się na zgula zechciało. O, chmiel w takim razie stąd powinien chodzić. No, dokładnie. Się wam na zgula zechciało. Ten to naprawdę. Teraz to był dźwięk, jakby ktoś przyciągnął nutę, nie? Dobrze mówię? Dobra, potrzebuję tu jeszcze jednej papryki, tak podejrzewam. Zrobimy jedną paprykę, jedno to. No, co jest? Jedno to i jedną farmę bydła. Kurde, nie pamiętam, jak ją robiłem, serio. Czekajcie. Tak było. Tak, tak. Raz, dwa, trzy, tak. I tak. A, już osiągnąłem limit. Okej. Okay. Ale dobrze.
Dobrze jest. Dobra, wszystko musi jeździć do Kermoren. Kurde, ja nie będę miał takiego hajsu, żeby to utrzymać. Trzeba poulepszać tutaj znaczną ilość budynków. Czemu ci nie mają tego? Serio? Szkoła im nie sięga tutaj? Jak? Co? Ale czekajcie. Wszystkim sięga, a im nie sięga? Jest szkoła. Tu jest szkoła. Patrzcie, nie sięga im. Przez ten. Nice. To mają peszka i tym też nie sięga. No w bogatej dzielnicy mieszkać. Po prostu. Czy coś mi tu spada? Nie, dlaczego mi... Aha, dobra. Zaraza jest. Dlatego. Wszystko jasne. Ubrania mi spadają, co to też. Trzeba ruszyć w końcu dalej te ubrania. A competitor raised a settlement. Trzy. I trzy. Tak szybko ta gazeta przecież dopiero była. Ja zastanowię się jeszcze z tym magazynem. A tu drugi szpital będzie potrzebny. Lepiej w tym miejscu, żeby stał. Nie ma okien. Dobra. Bartolini leci z misją. Musi mi to przesłać. Dawaj. Łotr. Łotr jeden. Dawaj, leć tam. Dobra, ja muszę polepszać troszkę budynków. Muszę tutaj zarabiać jakieś dobre pieniążki. Okej, to nie był dobry pomysł. Teraz muszę rozbudować ich więcej. Tych wieśniaków. I patrzcie, i cyk. Nice. Dobra, rybki. Rybki, 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 rybki. Dołożymy jedne. Okej. Okay. Tutaj, jak to ogarnie się, to będzie już dobrze. Jak tutaj sobie radzą? Dobra. Teraz tak, muszę iść te nadmiary w końcu zacząć sprzedawać, bo jest ich dużo. Tych rybek to nie masz takiego nadmiaru, ale sznapsa można sprzedać. Kiełbasy jeszcze zostawimy. Broń na Nowym Świecie trzeba było sprzedawać i to można iść sprzedać. Dobra. Najbliżej będzie chyba tu z wiatrem. Czekajcie, bo on ma 4 miejsca. Dobra. Fuck. Dobra, niech płynie z tym na razie.
Która zatoczka? Ta tutaj? Czy... Aha, nie, tutaj ci chodzi. No, całkiem spoko. Gdzie Bartolini? Ile jeszcze ci zajmie? Płynie powoli. Okej, Mutley się odezwał. Co tam słychać? Pęknięcie w kadłubie. No to nice, nie ma nic do rzemiosła. Próbuj. Próbuj. Poradzili sobie. Nie ma problemów dla takiej załogi. Fajnie jakby można było stawiać wieżyczki na lądzie. To by było spoko, ale nie można. Tylko w wodzie. Okej, dobra, mamy dobry zysk. Także pora go spierdzielić. Mam, bo ja nie mam pieniędzy. No to potrzeba kupę kasy. Tak wam powiem. Teraz powinno być już dużo żelaza. Chociaż nie jest, nie wiem czemu. Maszyny są tu jeszcze produkowane. Ale maszyny już powinny przyjeżdżać stamtąd. Co nie? Już powinny pływać. A na brzeżu tak, na wodzie. Gdzie Bartolini? Jeszcze płyniesz? Oj, dawaj. To się już rozprzestrzenia nieźle to. Oni tutaj trochę sięgają, ale no nie wszystko. Poczekajcie, bo te maszyny do szycia chyba tylko jeden budynek mam, a będę potrzebować dwóch. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to czy ja mam wystarczająco kłód? Dobra, mam. Spoko. Czy nie ma konkretnie, który dźwięk chodzi? Znaczy to, co teraz gra, to chodzi o to, że jest creepy, bo jest zaraza w mieście. O to chodzi? Dawaj, no jeszcze trochę. Dobra. Zauważyłem, kiedy są powiadomienia. Kiedy? Jak masz na przykład zarazę, a nie masz szpitala. Bo jak masz, to nawet cię nie informują, jak sobie poradzę, nie? No widzisz. No to w sumie dobrze zrobili. No, nawet spoko. Nawet spoko pomysł. Dobra, Bartolini wraca. Potrzebuję masę hajsu. 10 tysięcy zwróciłem na to teraz. Czekajcie, czy ja czegoś nie mam? A to mi da kupę kasy. No dobra, trzeba to ruszyć w końcu. Czy dojechał w końcu ten towar, ta miedź? Jeszcze nie. No ale trudno, nie mogę czekać. Muszę produkować okulary, nie mając miedzi. Nie, no trzeba ten zacząć. Hutę szkła, aha, bo ja robię piasek, a nie robię szkła, co nie? Na pewno. Tak, robię sam piasek. 30. Nie wcisnę tutaj, szkoda. Tak zrobimy. Tu zrobimy... przejazd taki. Okej. Ale niech produkują teraz. O, w Nowigradzie jest festiwal. Nice. Tylko, że w Nowigradzie to się jeszcze nic nie dzieje. To co, w piąteczek robimy ten giveaway? Na którą godzinkę się możemy umówić? Na 22? Żeby było losowanie? Kto będzie tam chętny, to wtedy niech wbija. O, papryki mówicie. Spoko, zrobi się. Na full.
Mało hajsu, no twardy tam sobie nic nie ten. Nie kupi na razie. 9000, 10, 11. Zawsze to jakieś pieniądze, ale straciłem hajsu za budowę teraz znowu. Co to chodź twardy, pohandlujesz też troszkę. Sznap spadł, bo go sprzedałem. Bo nawet jest na fulla. Można by było iść sprzedać tego troszkę. Sprzedawaj, jakby jest 300. Okej. Dobra. Potrzebuję dużego zysku. Może ten rum spadać, ale nie powinien, tak mi się wydaje. Teraz zwiększyliśmy jeszcze dostawy. Fuck, ale spada. Gdzie ten rum? Płynie, dobra. 150 rumu. Sobota o pierwszej w nocy, ale to późno strasznie. A reszta będzie w sobotę o pierwszej w nocy, żeby zrobić losowanko? Nie wiem, kto jeszcze jest zainteresowany na tą gierkę. Wiadomo, stawiacie tylko swoje punkty expa, które zbieracie oglądając, więc... praktycznie giveaway za darmo dostajecie. Znaczy za darmo, za to, że nie oglądacie. Grę możecie dostać, ale będą dwa giveaway, przy czym druga gierka... na następny jeszcze stream, na niedzielę może zrobimy, ale uprzedzam, że ona nie będzie jakaś fajna. To będzie taka już... drętwa. Dobra, bo te maszyny chciałem już usunąć stąd. Jak była sytuacja z nimi? Mamy 70, dobra, spróbujemy. Zawsze to są dodatkowe pieniądze, nie? Czy węgiel mi mocno wzrósł? Nie, to mi spada jeszcze wszystko, serio? To mi spada, bo ja to sprzedaję chyba. No, jest aż takie zapotrzebowanie na to? Serio? Jakbym zburzył coś. Nie ma co w sumie. Tylko jedno to już. Aha, dobra. Czasami tu jeszcze to pobierają. Wapno będziemy tam przesyłać później. Też. Czuję do nafty tego, kurde. To trochę potrwa. No te okulary muszę zbudować, bo to dużo hajsu mi też podniesie. Czy przyjechał już w końcu pierwszy ten? Jest, dostaliśmy pierwszą miedź. Lecimy z okularkami. Do tego na szczęście nie potrzeba elektryczności, nie? Na szczęście nie. Co tu jest? Cynk. Jeszcze jeden. Niech sobie będzie. To minuta 30 mówicie, kurde, serio? No dobra, jak to tam jakoś produkują. Nie mogę. 17 tysięcy hajsów aż. Nice. Dobra.